zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wygląda na to, że dzisiejsze dziennikarstwo, telewizja, prasa, internet, no to jest jak Kali. Kalemu ukraść krowę dobrze. Nie, to odwrotnie. Kali ukraść krowę dobrze, Kalemu ukraść krowę niedobrze. Spalić cudze budynki dobrze, spalić swoje budynki to Kalemu niedobrze. No takie jest dziennikarstwo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego tak mówię? No National Public Radio, no to jest Narodowe Publiczne Radio w Ameryce, tak zwane NPR. Kongres już lata temu, szczególnie republikański, podrzucał bardzo dużo tych pieniędzy, podatników, którzy dostawali, no bo to było mocno subsydiowane, no bo całe te radio publiczne, to jest to budżetówka. Budżetówka po prostu zamieniła się w tubę, w megafon socjalizmu, no i od lat po prostu propagowali socjalizm i kongres wycofał pieniądze, ale nazwa zostaje ta sama, zostaje narodowe, zostaje radio, no i zostaje radio publiczne. Idea tam w latach powojennych, no to była taka, że są, przepraszam, Wśród ludzi są ludzie dwóch przekonań, konserwatywnych oraz socjalistycznych. No i że radio publiczne po prostu będzie prezentowało tą wizję, czy kształciło, czy wypełniało misję edukacji wszystkich ludzi. No ale w ostatnich 40-50 latach po prostu wszystko zostało zabrane. Dużo emigrantów, którzy nie wyjechali do Izraela, powiedzmy, z Europy, przyjechało do Ameryki z tymi ideami socjalistycznymi. Dużo ludzi, którzy uciekło z Francji, to tak zwana szkoła z Francji, z Niemiec, tak zwana szkoła frankfurcka, no to doprowadzili do tego, że były te dzieci kwiaty, był ten rewolucja seksualna, no i na dzień dzisiejszy idzie parą rewolucja komunistyczna. Reporterzy wychodzą, patrzą się z tyłu, tam jest płomienie, są dymy, są, wszystko tam się dzieje, tam oni stoją zaraz obok miejsca, gdzie gdzieś była strzelanina, gdzie było jakieś morderstwo, no i wychodzą tacy ludzie, ci dziennikarze, i mówią, że no to są protesty zasadniczo w większości pokojowe, tak, także publiczne radio narodowe jest w stanie coś takiego powiedzieć, no ale tak samo jak dużo innych lewackich, CNN, TVN, MSNBC, no wszystkie można powiedzieć środki masowego przekazu zostały uprowadzone przez lewaków. No i oni starają się wytłumaczyć i udowodnić, czy obronić ten szaber. Ten szaber, te podpalanie, oni tłumaczą, że ludzie mają prawo. To samo mówią burmistrzowie, prezydenci miast, gubernatorzy z niektórych stanów i tak dalej, i tak dalej. No Trump skrytykował teraz ostatnio chłopaka, który poszedł z bronią, miał bronić, no z tej drugiej strony, no i zastrzelił dwóch ludzi. No ale to już mówiłem od jakiegoś czasu, że lewica będzie pchała strzelaninę, prawica będzie się opierała, no i że to jest na dzień dzisiejszy, no to są już początki lat 1920-30 w Niemczech, kiedy komuniści się lali z faszystami. No na dzień dzisiejszy, no komuniści po prostu leją wszystko, spalają. Nie ma konserwatywnych bojówek, a bojówki komunistyczne niestety są. No taka lekcja z tego lata, no to jest taka, że jeżeli zaczyna się anarchia
intelektualna i kiedy zaczyna się ta cała anarchia moralna, no to prędzej czy później zaczyna przychodzić anarchia polityczna. No i cały ten chaos nadchodzi. No i te intelektualnie, umysłowo, rozum ludzki zaczyna po prostu wariować i szwankować. No i widać ten chaos na ulicach, szczególnie w tym superbiałym Portland, w superbiałym socjalistycznym mieście. No ale wracając do tego lewactwa, ci lewacy tańczą tylko jak mogą, wywijają te piruety na lodzie, są zdesperowani, żeby po prostu przypodobać się tłumowi, żeby przypodobać się bandziorom lewackim. Parę lat temu była taka sytuacja, że ludzie brali pożyczki. No to były tak zwane egzotyczne pożyczki, no bo jak to było do, powiedzmy, 20 lat temu, 30 lat temu, bank dawał pożyczkę, no ale to trzeba było mieć 10 czy 20% zadatku, przychodziło się, kładło się walizkę pieniędzy i oni dawali 80%, także jak ktoś miał 20%, no to bank dawał 80% na ten dom. No i domy były relatywnie tańsze, no bo mało kto potrafił oszczędzić 10 czy 20%. Państwo się wtrąciło, powiedziało, że to jest niemożliwe. No i powiedzieli, że nie potrzeba tak dużo zadatku. No i efektem tego, że nie potrzeba było zadatku, no to było to, że coraz więcej ludzi składało na pożyczki, no to domy zaczęły wzrastać. No i co z tego, że ludzie nie musieli mieć dużo zadatku, jeżeli musieli płacić za domy prędzej czy później półtora raza, dwa razy czy trzy. Inflacja po prostu się zrobiła, bo wszyscy starali się kupować, bo nie potrzebowali zaliczki. No i wtedy prawo popytu i podaży, także rząd to zniszczył, a później kazał dawać pożyczki. No to dużo ludzi kłamało, składało fałszywe zeznania, nie byli w stanie spłacać miesięcznych tych opłat tej pożyczki. No i było bardzo dużo bankrupcji, no i banki zabierały. No i wtedy lewactwo co mówiło? No lewactwo wtedy mówiło, że to była tragedia narodowa, że to po prostu to jest skaza kapitalizmu, że to jest po prostu najbardziej wredna strona kapitalizmu i system socjalistyczny może przetrwać. No i tłumaczyli, że te wszystkie budynki, które zostały z powrotem, one nie zostały spalone, one nie zostały zniszczone. One po prostu były zabrane tym ludziom, którzy mieli umowę jakąś finansową, nie wywiązywali się, no i były zabierane i sprzedawane innym. No a dzisiaj ci sami socjaliści, ci sami komuniści mówią, że te budynki, czy biznesowe, czy domowe, spalone, no to nie ma znaczenia. To oni przychodzą, mówią, że takie nieruchomości, straty tych nieruchomości, no to nie jest wielka sprawa, że to są tylko po prostu sprawiedliwość dziejowa się dzieje. No i tak musi być. No, nie trzeba dużo myśleć, że jednak, czy być cynikiem, żeby pomyśleć, że całe te lewackie postępowe myślenie, no to trudno ich traktować poważnie, tak? No to jest hipokryzja, to jest oszukaństwo, to jest po prostu, to są świnie komunistyczne, świnie czerwone, które chcą zniszczyć Amerykę. Czy to są tylko nieruchomości? No to nie są tylko nieruchomości, to nie jest tylko budynek, to nie są tylko cegły, to nie są tylko deski. Jeżeli tłum podpala domy, no to bardzo często w tych domach tam są dzieci, tam są rodziny, tam są ludzie, którzy pracują, tam są ludzie, którzy chcą pracować i potrzebują gdzie mieszkać, no a oni to spalają. Całe te tłumy
strzelają, tam są ciągle jakieś śmierci, co i raz. Te podpalenia same w sobie, no to przecież naraża na jakieś straty, nie tylko ludzi, którzy są obok, nie tylko mieszkańców, no ale przecież i strażacy, czy inni, karetki pogotowia i tak dalej. I co to jest, co wiadomo w tych sprawach? W tych sprawach wiadomo już przez ostatnie lata, jeżeli w jakiejkolwiek dzielnicy, w jakiejkolwiek tam osiedlach były tego rodzaju podpalenia, spalenia, to tam biznesy już się nie pojawiają. Także ten dziki tłum, jeżeli on spali sklep spożywczy, powiedzmy, no to za pół roku, za rok, za dwa lata tam będzie płacić zgrzytanie lewactwa, że tam nie ma sklepu spożywczego. No ale to tak jak było w latach 1990 Rodney King w Kalifornii, no to tam pospalali od groma biznesów Koreańczyków, bo Koreańczycy byli chętni wprowadzać się w dzielnice murzyńskie, gdzie nie było biznesów, bo Murzyni nie prowadzili biznesów. Tak Koreańczycy się poprowadzali, to pierwsze, co Murzyni zrobili, no to pospalali tych obcych, tak, tych innych, tą inną rasę, po prostu ich pospalali. No i teraz w Wisconsin, w Kenosha, we wszystkich tych bandyckich miasteczkach, no to jeszcze będzie gorzej. No bo debile lewicy mówią, że takie spalanie, no to jest normalny protest. No, także to nie jest tylko nieruchomość. To jest jeszcze gorzej do tego. Bo rząd, państwo, no to po co jest rząd czy państwo? No rząd czy państwo to jest po to, żeby pilnować obywatela. A konkretnie co ma pilnować dla obywatela? No musi pilnować jego życia, musi pilnować jego wolności, no i musi pilnować jego własności, bo to są trzy podstawowe rzeczy. Nie ma jednego bez drugiego, bez trzeciego, tak? To żeby była wolność, no to trzeba mieć rozeznanie własności. Życie, no, jest najważniejsze, ale wolność i własność, no to jedno z drugim jest tak związane. Własność to jest podstawa wolności, bo jeżeli ktoś może przyjść i zabrać komuś coś, czy spalić, no to już nie ma wolności, tak? No i po to się wybiera polityków, po co się płaci podatki, żeby mieć tą opiekę, czy to bezpieczeństwo. Tak? Własność, wolność i życie, no to jest podstawa. To jest podstawa uczciwego społeczeństwa, pracującego społeczeństwa, społeczeństwa, które jakoś się kręci. Społeczeństwa, które jest w stanie skontrolować bandziorów, no a teraz już nie jest w stanie. Także to są prawa obywatelskie, no to najważniejsza w tym wszystkim rzecz, no to jest własność prywatna. No. Także prawa obywatelskie, no to bez własności to jest tylko retoryka, to jest tylko pieprzenie głupot. I tak jak się zastanowić, te wszystkie gadzinówki, które piszą, że to są wszystkie protesty są dozwolone i wytłumaczalne, no to taki Washington Post czy New York Times, który pisze, że to są pokojowe protesty, no to ich wolność wypowiedzi sama w sobie, no to nie ma żadnego znaczenia. Co ma znaczenie dla ich wolności wypowiedzi, no to jest to, że oni mają te budynki, gdzie tam są drukarnie, gdzie to drukują, te gazety, gdzie są, no jeszcze, bo to wszystko spada, szczególnie New York Times, no to spada na pysk przez tą swoją gadzinówkę, przez tę komunistyczną propagandę, no ale jeżeli te rzeczy by były spalone, czy nawet budynki by były spalone, gdzie są komputery, tak, no bo teraz większość tych środków przekazu przechodzi jednak w elektronikę, w internetowy przekaz, no jeżeli bandziory by przyszły i spaliły ich budynek, tak, jeżeli ich komputery były spalone, no to ciekawe by było, czy oni by tłumaczyli na łamach swojej gazety, czy National Public Radio było to samo. Także spalenie to nie jest tylko nieruchomość, tak? To jest po prostu
To jest atak na wszystko. No i to, że lewactwo po prostu uważa spalenie cudzego, to jest dobrze, a spalenie swojego to nie jest dobrze. No to pokazuje, że ci ludzie no to psychicznie jednak nie są odpowiedzialni. Tak samo, przepraszam, z NPR. Jeżeli NPR, oni mają 300-400 milionów wartości, no to jeżeli i ci dużo tych dziennikarzy zarabia tam nawet do $500,000 rocznie, radio publiczne, no to co z tego, że oni opowiadają o tej nierówności społecznej, co z tego, że oni opowiadają, że powinno się poprawić, jeżeli oni tam tłumaczą, że szaber czy podpalenia tylko tych nieruchomości to nie ma takiego dużego znaczenia. No ciekawe by było, czy jak ten budynek w Waszyngtonie, który i tak stoi pusty, czy jeżeli ktoś by poszedł i podpalił i spalił, no to co by się działo? Czy oni by powiedzieli coś? Czy by powiedzieli, że to jest prawidłowe? No wiadomo by było, że kali, jak masz palone, no to powiedzieć, że jest źle. Tak? Także to jest ta hipokryzja. Jest ta hipokryzja lewactwa, która po prostu swoją agendę, swój temat pcha w kierunku uzyskania władzy jednopartyjnej w Ameryce. No z tą polityką i z tymi całymi działaniami, no to jest tak jak na giełdzie. Na giełdzie to są te krótkoterminowe działania i to jest wszystko kierowane przez chciwość, można powiedzieć, i panikę, te wszystkie rozrzuty. No ale długoterminowo to jest też matematyka, to mniej więcej wiadomo, że to idzie jakoś w górę. No oczywiście, że te pieniądze to też w sumie no to dają na rozwój jakiejś tam kompanii. No ale to długoterminowo, no to jest bardziej stabilne niż krótkoterminowo. No ale krótkoterminowo politycy i urzędnicy spowodowali to, że oni się tylko interesują krótkim terminem wyboru, tak? Oni po nas choćby potop. Niektórzy politycy to właśnie w ten sposób mówią, że po nas choćby potop. No ale co to jest? W polityce Te urwy polityczne dla krótkoterminowego zysku zrobią wszystko, ale jednak polityka no to jest długoterminowa, to jest idea, która pozwala na zbudowanie społeczeństwa. No i na dzień dzisiejszy no to krótkoterminowo no to można popatrzeć na ten szaber, no ale długoterminowo politycy jednak muszą popatrzeć, dlaczego część ludzi tłumaczy ten szaber, i to jest smutne. Teraz wiadomo, że za dużo w tych miastach wśród policji czy wśród urzędników, no szczególnie ten Urząd Bezpieczeństwa, no to nieładnie brzmi, ale w tych urzędach, które pilnują bezpieczeństwa, no to jest bardzo często za dużo, jak i za mało jakiegoś działania. Jest za ostro albo bez pojęcia się zachowują, że jest przemoc policyjna, jest przemoc kryminalistów, że jest korupcja policji, jest i korupcja polityków. No ale to nie ma żadnego powodu, żeby po prostu pozwalać na spalanie. Pozwolenie na spalanie, no to jest najgorsze, co może być. Na dzień dzisiejszy bardzo dużo lewaków myśli, że ich bandziory zrobią porządek z bandziorami przeciwnika. No ale niestety, jak się bandziorów dopuści do władzy, no to już w wielu wypadkach historia pokazała, że po prostu bandziory przychodzą no i mordują swoich. No i tak jest właśnie w wypadku Portland. Major, prezydent Portland się przeprowadza, mieszkał w centrum miasta, no i jego zwolennicy przyszli, no i zaczęli protestować, a on im klaskał. On im przez ostatnie parę lat po prostu tym bandziorom popuszczał, poklaskiwał, a teraz rewolucja przyszła i chce go zjeść. Zdrowia!
Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję, serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.